płomienne zorze. Norman? Norman! A, jesteś, Norman! Co ty tu majstrujesz? Nic, mamo. Ach, tak, a miotła? A to mój najlepszy kocyk. Mamo, posłuchaj, jadę pod namiot. Jak mam zrobić sobie namiot bez miotły i kocyka? Pod namiot? Och, Norman, namioty są brudne, niebezpieczne i... To świetna zabawa. O, witaj, Trevor. Nie zauważyłam cię. Kocham kempingi, gwiaździste niebo, zapach trawy. Kiedyś byłem w harcerstwie, wiesz? Naprawdę? Musiałeś wyglądać świetnie w mundurze. Panowie i pani, znów przyszła wiosna i wiemy, co to znaczy, prawda? Kwiaty? Nie, Cridlington. To namioty, turyści, pikniki, a wraz z nimi ryzyko pożarowe. Pożar lasu, pożar traw, każdy z nich wymaga innej techniki i narzędzi. Ta łopata się gnie. To nie jest łopata, Elvis. Tym gasimy pożary traw. Powiedz, Norman, czy spałeś kiedyś w prawdziwym namiocie lub rozpalałeś ognisko? Tak, jasne, że tak. I to ile? Nie mów głupstw. Kiedyś próbowałeś spać w ogródku, lecz wróciłeś, jak się tylko ściemniło. Mamo, miałem 3 lata. Norman, tak się zastanawiałem, czy nie chciałbyś pojechać ze mną pod namiot? Tak, jasne, że tak. Byłoby super. Dobrze, skoro tego chcesz, możemy jechać w ten weekend. O, Trevor, to brzmi cudownie. Pod gwiazdami potrafi być tak aromatycznie. Pojadę. Ale ja... Och, tak, a ja uwielbiam naturę. To nieprawda, mamo. Zastanawiam się, czy wiesz, w co się pakujesz, Trevor. Wiedz, że jestem bardzo doświadczonym traperem sam. Wiem, jak bezpiecznie rozpalić ognisko. Kiedyś byłem harcerzem. Wybacz mi, Trevor. Nie kwestionuję twoich umiejętności, tylko... Norman Price. A, teraz rozumiem. Norman, chodź tu, pomóż mi z walizkami. Czemu ona musi z nami jechać? Udanej wycieczki! Może lepiej zadzwonię po goprowców. Tak na wszelki wypadek. Taki wyjazd potrafi być niebezpieczny, mamo. Przede wszystkim musimy uważać na rysie. Rysie? Oczywiście, możesz zawsze wrócić do domu, mamo. Nie słuchaj, Normana, nie ma żadnych dzikich rysi na górze Pontypandi. Mogą być. Groźne zwierzęta mogły uciec z zoo i wrócić do dziczy. Nie strasz mamy. Widziałem w telewizji program o dzikim lwie, który mieszkał kiedyś w tej okolicy. W nocy słychać było jego ry. Rozbijmy namiot przy busie. Dobrze, moglibyście tak zrobić lub możesz poprosić, by Trevor cię odwiózł. W międzyczasie poszukam dobrego miejsca na namiot. Nie martwcie się o mnie, wiem, jak poradzić sobie z lwem. Norman, czekaj! To lew! To tylko Norman! Wielkie dzięki, Trevor! Chodź, mamo, musimy zebrać trochę chrustu. Mówię ci, Dilis, naprawdę tu nie ma się czego bać. Największym zagrożeniem w lesie są ludzie. To główna przyczyna pożarów. Pożarów? Tak! Dlatego też bardzo dokładnie układam chrust. Pewnego razu traperzy nie zauważyli, że wybuchł pożar, póki ogień nie dotarł do ich namiotów. Nie sam, nie widzę nic niepokojącego. Ja tylko chciałem dać ci znać, że Trevor pojechał tam pod namiot z Normanem Price'em. Dobra, sam, rozumiem. Będę uważał. No dobrze. Myślę, że już możemy coś na tym upiec. Potrzebny nam jeszcze garnek i coś, co do niego włożymy. A, pożar! Pożar lasu! Drzewa się palą! O,
Au! Szybko! Wracamy do samochodu! Nie, Billy, stędy! Na pomoc! Dzwońcie po strażaka sama! A, pożar na górze Ponty Panty. Pożar na górze Ponty Pandi! Sam zawiadom Toma! Halo, Tom? Jesteśmy w drodze. Mamy zgłoszenie o pożarze na górze Ponty Pandi. Jesteś pewien? No dobrze, przyjąłem zgłoszenie. Nie widzę dymu. To gdzie widziałaś ten pożar, Dilis? Tam! Tam był! Tam była płomienna zorza nad drzewami! A! O! Ojej! Mamo, to zachód słońca! Normalnie, Price! Gdybyś nie naopowiadał mamie tych strasznych historyjek, nie byłoby tego problemu! Jeśli dalej będziesz się tak zachowywał, to wrócimy do domu natychmiast! Wybacz, Trevorze, wybacz, mamo. Obiecuję, że więcej już nie będę opowiadał. Cóż, lepiej zadzwońmy powiedzieć strażakom, że to był fałszywy alarm. Co? Fałszywy alarm? Wracamy, panowie i pani. Fałszywy alarm, nie ma pożaru, powtarzam, wracajcie. Fałszywy alarm, Elvis. Musimy wrócić. To tam jest pożar. Zadzwonię do Sama, dam mu znać. Słucham? Halo, Sam? Zauważyłem pożar. Przyjeżdżaj tu szybko. Już jedziemy. Powiedz oficerowi Steelowi, co się stało. O nie! Mamo, Trevorze, wybuchł pożar. Pożar lasu. Dzwońcie po strażaka Sama. Szybko! Normanie, Price, co ci mówiłem na temat zmyślania tych strasznych historii? Nie, ja wcale nie zmyślam, to prawda, zobaczcie! Ojej, nie powinniśmy byli zostawiać rozpalonego ognia! Tu Tom Thomas, czy mnie słyszysz, Sam? Już lecę, gdzie jesteś? Już jesteśmy, Tom. Penny, Elvis, przynieście węże! Ogień jest za daleko od drogi, nie dosięgniemy go! Musimy użyć innych metod! Nie martw się, Sam! Mam pełny zbiornik wody! Pomogę wam z powietrza! Fajne są te giętkie łopaty! Przepraszam, Sam. Nie powinienem był zostawić rozpalonego ogniska. Byłem kiedyś harcerzem. Wiem, Trevor, ale nawet harcerze popełniają czasem błędy. Ojej, Sam, ale czy on na pewno jest tam bezpieczny bez opieki? Tak, Dilis, na pewno. Pies węszyciel. Nie rozumiem, po co komu pies w remizie strażackiej? Wszędzie węszy, wchodzi wszystkim w drogę, a na dodatek szczeka, gdy czegoś dotykam. Radar nie jest zwyczajnym psem. To pies ratowniczy, tato. Ratowniczy? To zwierzę, Mandy. Czy pies może gasić ogień? Wejść po drabinie i przytrzymywać wąż strażacki? Jeśli to jest pies ratowniczy, to zjem moją brudną koszulę. O nie, nie! Ta koszula idzie do prania, Mike. Fuj, co to za zapach? Nie zgadzam się z tobą, tato. To pies ratowniczy. I udowodnię ci to. Celem kontroli sprzętu jest bardzo dokładne sprawdzenie jego jakości i sprawności przed wyruszeniem na akcję. To ja chcę sprawdzić ten wózek. Popchnij mnie, Penny.
No, cóż, wiesz, że to służy do zjeżdżania po schodach, Cridlington! O, to pewnie Mike przyjechałby naprawić zlew w kuchni. I dlatego właśnie należy pacjentów mocować pasami. Pomożesz mi wstać, Penny? Ratunku! Ratunku! Mandy, co się stało? Co jest? Cześć, Radar! Miło, że jesteś. Widzisz, tato? To pies ratowniczy. Przybiegłby mnie uratować. Doprawdy, Mandy. To nie jest śmieszne. To jeszcze niczego nie dowodzi. Chodźmy, Elvis. Sam, czy Radar jest psem ratowniczym? Oczywiście, że tak, Mandy. Ale jak pies może wam pomagać? Radar ma doskonały zmysł węchu, Mandy. I dlatego potrafi... Serio? Dzięki, Sam! Co w nią wstąpiło? Ale co to jest kung fu i Browning? Nie kung fu, Dilis. Feng shui to starożytna chińska sztuka układania mebli tak, by stworzyć odpowiedni przepływ energii. O! A może w supermarkecie trzeba dobrej energii? Racja, Dilis. Mogłabym przyjść i pomóc ci w tym, ale najpierw Mike musi naprawić schody. Ojej. Będzie musiał przenieść też zamrażarkę. Ona musi wydzielać bardzo dużo złej energii. Ojej! Naprawdę? Zapchany zlew to problem jest, moja mała, ale dziś naprawię go. O tak, przepniemy go i zaraz nam tu zadziała i wszystko będzie okej. Całość, baczność! O... A co wy dwaj tutaj wyprawiacie? Mike Flat, hydraulik, starszy oficerze Steel. Ser, przyszedłem naprawić zlew, ser! A ja pomagam Mike'owi naprawić zlew, ser. To może zamiast śpiewać mi tu na ten temat, lepiej weźcie się do roboty. Tak jest! Cześć, Mandy. Szukasz taty? Nie, jeszcze nie. Teraz chcemy znaleźć Radara. Tu jest! Cześć, Radar! Co wy kombinujecie? Mandy chce udowodnić, że on znajdzie każdego. Wymyśliłam mu nawet specjalne zadanie. Użyję brudnej koszulki taty. O, nawet tu ją czuję. Szukaj, piesku! O! Cześć, Mandy! Gdzie jest mój tata? Naprawił już zlew, ale miał inne zlecenia, Mandy. O! Zdaje się, że Radar złapał trop. Zanim naprawisz zepsute schody, Mike, czy mógłbyś zanieść zamrażarkę na dół do piwnicy? Wydziela bardzo dużo złej energii. Złej energii? Pierwszy raz o tym słyszę. O! To kung fu, Mike. Browning zna się na tym. Tak jest. Idziemy zająć się supermarketem. Ojej! No już! Moja ręka! Zaczynam wątpić, czy Radar w ogóle wie, dokąd biegnie. Może jest tylko głodny, no bo ja jestem. Tata mógł mieć rację.
Radar to nie jest pies ratowniczy. Chodźmy. Zabierzmy go z powrotem do remizy. Cicho bądź, głuptasie. Czekaj, Mandy. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Au, pomocy! Tato! Tato, co się stało? Au. Potrzebny nam strażak sam. Mike Flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flot. Możemy potrzebować medyka. Dobrze, Sam. Nie przejmuj się, Mike. Zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam. Nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup. Musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi noszę. Noszę. Tylko spokojnie. Tylko niegroźne złamanie. Wkrótce będzie zdrów jak ryba. Zobacz, kto przyszedł cię odwiedzić, tato. Zabierzcie ze mnie tego psa. Ratowniczego psa, tato. Dobrze, to ratowniczy pies. Miałaś rację, Mandy. Bo to jest dobry pies, uje, bo to jest dobry pies. Uje, bo to jest dobry pies. Uje, bo to dobry jest pies. Uje. Samolocik w ogniu. Rozłożyć kartkę i złożyć z powrotem wzdłuż ukośnej linii, po czym zagiąć wzdłuż linii EF oraz GH, by unieść skrzydła i proszę bardzo, as lotnictwa Norman Price jest gotów poszybować w przestworza. A, dzień dobry, Dillis. Strażaku Sam, popatrz. Nie mamy teraz czasu na te twoje figle migle, Normanie Price. Jest dzień ochrony przeciwpożarowej, więc strażak Sam i ja mamy dziś dużo pracy. Proszę wejść, oficerze Steel, i nie słuchajcie Normana. Przykro mi, Norman. Może pokażesz mi kiedy indziej. Nie ma się czym przejmować, Dillis. To tylko rutynowa kontrola, by upewnić się, że sklep jest zabezpieczony przed pożarem. O co chodzi w ochronie przeciwpożarowej? O bezpieczeństwo. Starszy oficerze Steel, czy mógłby pan przytrzymać drabinę? Chcę sprawdzić alarm. Oczywiście. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Czy sprawdzasz te alarmy regularnie, Dillis? O tak, bardzo regularnie. O, co to za straszliwy hałas! To właśnie test, Dillis. By sprawdzić, czy alarm wciąż działa, a niech to dunder świśnie. Co się dzieje? Nietoperz! Padł mi na włosy! Och, mamo! Normanie Price! O, nie! Pomocy! Bez paniki, Dillis. Pomogę ci, to nie żaden nietoperz. O, co za piękność! O, oficerze Steel!
Dziękuję. Powiedziałem piękność, myśląc o... Skoro już po wszystkim, sprawdzimy drzwi ewakuacyjne. Cóż, drzwi ewakuacyjne sprawne. Pan oficer Steel psuje każdą zabawę. Musi tu być w okolicy ktoś, kto lubi pokazy lotnicze. No, wszystko w najlepszym porządku, Dilys, ale musisz uważać na puste pudełka i opakowania. Papier i tektura to pożywka dla ognia. Cóż, bardzo mi dzisiaj pomogliście. Może skusicie się na filiżankę herbaty? Nie, dziękuję, pani Price. Myślę, że powinniśmy już jechać dalej. Mamy sprawdzić wiele domów. Chodźmy sam. Au! A to skąd się tu wzięło? Normanie Price! To znowu on! To dzień ochrony przeciwpożarowej, a nie ganiania za Normanem. Przynajmniej wiem, gdzie na pewno nie wpadnę na oficera Steela. Kto chciałby zapobiegać pożarom w remizie strażackiej? To będzie mój najlepszy model. A z lotnictwa Norman Price wreszcie wraca do akcji. Muszę znaleźć kogoś, kto potrafi docenić mój model. Tak krój marchewkę i zupę rób. Na obiad zaprosi was wielki zuch. Ziemniaczków do tego dorzucę też. Gdy sam zrobisz obiad, to wiesz co jesz. Właśnie tak. Co cię dziś sprowadza do mojej kuchni, Normanie Price? Już nic. Znaczy, chciałem ci coś pokazać. Coś bardzo fajnego. Nie uda ci się mnie nabrać, Normanie Price. Już wiem, czego naprawdę chciałeś. Serio? Tak. Wiem, jak uwielbiasz marchewkę. Co? Uciekaj od kuchenki. Nie wchodzimy do mojej kuchni. No już, sio. Mówię sio. Tak krój marchewkę i zupę rób. Na obiad zaprosi was wielki zuch. Ziemniaczków do tego dorzucę też. Gdy sam zrobisz obiad, to wiesz co jesz. Ach, Cridlington, co nam dzisiaj szykujesz na obiad? Chyba niczego nie przypaliłeś. Właśnie wstawiłem zupę na gaz. Będzie gotowa za jakąś godzinę. Świetnie. Ciężka praca pobudza apetyt. O, a to co? Starszy oficer Steel. Normanie Price! Stój, młody człowieku. Całkiem ładny samolocik. Norman! Cześć, Sam. I jak ci idzie składanie samolocików? Koszmarnie! Nikt poza mną w Pontypandii nie lubi samolocików. Co za katastrofa! Mój telefon! Alarm! Alarm! Telefon alarmowy. Co chcą państwo zgłosić? Pożar! 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 Pożar w kuchni remizy strażackiej. Sam! Sam! Pożar na górze w kuchni! Pożar w kuchni remizy strażackiej. A niech to. Wyłącz dopływ gazu, Elvis.
Gaz wyłączony. Elvisie Cridlington, gaśnica znajduje się tuż przy wyjściu ewakuacyjnym. Przepraszam, spanikowałem. Co z moją zupą? O! Zdarzyło ci się przypalić obiad, Elvis, ale nie aż tak. Strażacy powinni gasić pożary, Cridlington, nie wzniecać. Zwłaszcza w dzień ochrony przeciwpożarowej. Nie wiem, jak to się stało. Myślę, że to mogło być przyczyną. Aha, samolocik. Dzięki temu dowiemy się, kto był sprawcą. A, tak. To jakiś list. O, jest na nim imię. Drogi oficerze Steel. O, starszy oficerze Steel. To był pan. To nieprawda. To był Norman. Norman Price. Przykro mi. To był wypadek. Szukałem tylko kogoś, kto lubi papierowe samolociki, tak jak ja. No tak, tak. Cóż sam, chyba powinienem z nim porozmawiać. Upewnić się, że więcej tego nie zrobi. To świetny pomysł. Biedny Norman. To na pewno był tylko wypadek. Mam nadzieję, że oficer Steel nie będzie na niego zły. Nie martw się, Elvis. Myślę, że starszy oficer Steel i Norman dojdą do porozumienia. To, o czym zawsze musisz pamiętać, Norman, to by uważać, gdzie je rzucasz. A to podwójna pętla. Super! A ten trik nazywa się beczką. O! Rety! Jak pan to zrobił? Weź duży zamach. Patrz, jak lata. Niebezpieczna ścieżka. Jak pogoda się ustali, wyznaczymy nowy szlak. Musimy trzymać ludzi z daleka od tej niebezpiecznej drogi. Słyszałeś? Co to było? To ten ptaszek. O, biedactwo, zaplątał się w druty i jest ledwo żywy. Zanieśmy go do stacji górskiego pogotowia. Dobra, ale musimy się pośpieszyć, bo zaraz będzie burza. No, widzisz tam coś? Deszcz, tylko deszcz. I nie ma żadnych szans na obserwację orłów, jeśli za chwilę nie pojawi się słońce. Nie sądzę, żeby w tej okolicy były jakieś orły. Oczywiście, że są. Popatrz sobie na zdjęcie w gazecie. Było zrobione w górach. W końcu góry nie są tak daleko, a na takich ogromnych skrzydłach orły przylecą tu w moment. Jak tylko wyjdzie słońce, razem z Mandy namierzymy jednego. Powodzenia! O! Tak! Norman? Norman! Co ty wyprawiasz? Dlaczego to dzwoni? Po co nastawiłeś budzik w sobotę rano? I dlaczego spałeś w ubraniu? Wracaj do łóżka. Nie, czekaj! Razem z Mandy będziemy obserwować orły, najwspanialsze ptaki na świecie. Na razie! Nie zobaczysz żadnych ptaków, jeśli będziesz robił tyle hałasu. Dzień dobry, jest Mandy. Cześć, Norman. No to cześć, mamo. Chodźmy. Halo, a co wy tu robicie? Idziemy na poszukiwanie orłów. Mają skrzydła takie wielkie. No właśnie. To będzie wspaniała wyprawa, ale musicie bardzo uważać. Niektóre szlaki są zamknięte, bo zbocza się osuwają, więc uważajcie na znaki i stosujcie się do nich. Dobrze. Może zabierzemy ze sobą radara? W końcu to jest pies ratownik. Dobrze, Mandy. Radar będzie zachwycony. Chodźmy! Cicho, radar, bo wypłoszysz wszystkie orły jeszcze szybciej niż Norman. Hej, Tom. Wygląda na to, że masz tutaj małą klinikę dla zwierząt. Górskie pogotowie służy nie tylko ludziom.
O, nasz pacjent musi wydobrzeć, zanim wypuścimy go na wolność. Tak, mały? A wiesz, Mandy i Norman poszli na poszukiwanie orłów. Nie sądzę, żeby znaleźli tu chociaż jednego. Jasne, ale wiesz, jaki jest Norman Price. On wszystko wie najlepiej. Tam coś jest. To nie były orły. Pewnie już dawno wszystkie przed tobą uciekły. Na pewno nie. Dobrze wiem, co robię. Ten znak mówi, że szlak jest zamknięty. Lepiej zawróćmy. Spokojnie, Mandy. Spójrz na tę ścieżkę. Nie widzisz, jak tu bezpiecznie? Co się dzieje z radarem? Chyba wyczuł niebezpieczeństwo. O, co ty wymyślasz? To tylko pies. Pies ratownik. Aport, piesku, aport! Widzisz? On nie chce, żebyśmy omijali ten znak. Słuchaj, przecież psy nie potrafią czytać, a ja wiem, co robię. Zawrócimy, jeśli zrobi się niebezpiecznie. Za mną, Mandy. Tutaj na pewno znajdziemy orły. Robią sobie gniazda na takim odludziu. Spójrz! Norman! W drogę, mały! O, daj spokój, mały, nie wygłupiaj się! Musisz wracać do świata, w którym wyrosłeś. Sio! Chyba za dobrze go karmiłeś, Tom. Sio! Na torbę kangura, to znowu on! Widać, że mu się tu naprawdę spodobało. Górskie pogotowie służy nie tylko ludziom. Ratunku! Na pomoc! To bez sensu, Mandy. Nikt nas nie usłyszy na tym pustkowiu. Tam płynie Charlie. Jest o wiele za daleko. Na pewno cię stąd nie usłyszy. Radar? Kto tam z nim? O nie! Numer alarmowy. Z jaką służbą połączyć? Z posterunkiem straży. Norman Price uwięziony na klifie. O, to robota dla górskiego pogotowia. Polecę śmigłowcem! Na razie! Hej, Sam! Tutaj! Wszystko będzie dobrze! Musisz tylko słuchać moich poleceń, a wyciągnę cię stamtąd! Halo, Tom? Spuść nam na dół podwójną uprząż. W porządku, Sam. Podwójna uprząż robi się. Uważaj, Norman. Zjeżdżam na dół z uprzężą. Dobra. A teraz przełóż pętlę przez głowę i przesuń pod ramiona. Tak jest. Dobrze, Sam. Będę się jej trzymać. Uważaj, radar. Norman! Musisz prawidłowo założyć uprząż. Bardzo przepraszam. Zdawało mi się, że wiem, co robię, a nie wiedziałem. Już dobrze. Wyciągnę cię. Do góry, Tom! Uuu.
Napij się, Norman. Gorące kakao dobrze cię rozgrzeje. Mieliśmy szczęście, że Radar był z nami. To nadzwyczajnie mądry pies. Ostrzegł nas, żebyśmy nie szli dalej tą ścieżką. Wybacz, Sam. Wiem, że mówiłeś, ale... I co? W końcu nie widzieliście żadnego orła? Nie. Teraz już wiem, że nie spotkamy ich w tej okolicy. Spójrz! O, Tom, to twój ulubieniec. Ha, zgadza się. O, nigdy nie widziałem ptaka z takiej odległości. Jakie ma skrzydła? Och, Radar, przepłoszyłeś go. Radar wyświadczył mu przysługę. Ptak musi wrócić do swojego świata, a nie siedzieć tu jak domowa kura. Radar, jesteś naprawdę bardzo mądry pieseczku. Każdy chce być bohaterem. Oh, jak dobrze, że już jesteście. Spójrz w górę, Sam. Nie przejmuj się, Bronwyn. Panujemy nad sytuacją. Stabilizuj Jupitera, Penny. Jupiter stabilny. Szybciej, Sam. Uruchamiam podnośnik, Sam. Troszeczkę bliżej, Penny. Chodź tu, tygrysku, już czas zejść na dół. A jeszcze chwilka. Patrz, co przyniosłem. To zawsze działa. Dobrze, Penny. Mogę zjeżdżać. Bardzo dziękuję. Uważaj, Sam, opuszczam. Och, już po wszystkim. Całe szczęście. O, Sam, jak mam ci dziękować? O, biedny kociaczek tak się wystraszył. Gdyby się bał, nie właziłby stale na ten dach. Biedny tygrys, zapomina jak tam wysoko. Zaraz! Zaczekajcie! Co tu się dzieje? Muszę nagrać coś ciekawego moją nową kamerą. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, Mandy. Znów ściągnąłem kociaka z dachu. Znowu? O, to będzie dobre! Możesz postawić kociaka z powrotem na dachu? Nie ma mowy! Ale ja to sfilmuję! Nie, biedny kociak. Cześć, Mandy! O, Norman! Co? Chciałem wystąpić w twoim filmie. Już wiem! Możemy razem nakręcić prawdziwy film. Wiesz, Charlie, twój brat uratował tygrysa. Sam to bohater, prawda, tygrysku? Strażacy są odważni. No a rybacy nie są odważni? O, jasne, że są. Tak, tato! Jesteś bohaterem! Tak, cóż, muszę już iść do pracy, aby złowić trochę ryb. Sara, James! Ej, zaraz. Chcecie wystąpić w filmie? Bez obaw! Już biegnę! Wszystko będzie dobrze! Brawo, Charlie! Jesteś taki odważny! Czemu ja nie będę bohaterką? Bo ja jestem gwiazdą tego filmu i pierwszy to wymyśliłem. Charlie? Wszystko w porządku? Nie, to jest... tak, już płynę. Pa, Bronwyn! Mam już pomysł na swój kostium. Zaczekajcie, ja zaraz wracam. To ty, Norman? Jestem pod prysznicem! Przepraszam, mamo. Tadam! A co to niby ma być? To mój kostium.
Jestem super bohaterem! O! Co się stało z zasłonką w łazience? Norman! Tak, to jest doskonałe. Sara wpadnie w kłopoty, a ja ją uratuję. Gotowi? I akcja! Norman! Ja powinnam to mówić. W końcu to jest moja kamera. Daj spokój, Mandy. Nie możesz robić wszystkiego. No dobrze. Akcja! O, a teraz cię tutaj zostawię i straszne mewy cię wykończą! James? Ratunku! 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 Niech mi ktoś pomoże! Ha, nie bój się! Super Norman tu jest! Ja cię uratuję! Zaczekaj! Super Norman? Ratunku, ratunku! Niech mi ktoś pomoże! No dalej! Wszyscy czekają! Ratunku, niech mi ktoś pomoże! Ratunku! 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 Nie ruszaj się stamtąd, Saro! Dzielny rybak Charlie nadchodzi! Dobrze, już jestem gotowy. Ale ja nie. Muszę znowu włączyć kamerę. Czy ktoś mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro. Już płynę. Tato! Utknąłem tu, Saro. Na pomoc! Bez obawy. Super Norman czuwa. Nie wygłupiaj się! Nie jesteś żadnym superbohaterem! Biegnę powiadomić strażaka sama! Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży! Ktoś jest ranny na plaży sam. To nietypowe zadanie. Weźcie Sven i łódź ratunkową. Oh! Spokojnie, tatusiu. Strażak sam tu zaraz będzie. Ratunku! Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji. Oto prawdziwi bohaterowie. Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho, bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Super Normanem? Ja też jestem bohaterem. O, 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 o! Norman! Strażak sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki! Norman! Alarm chce.
chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie